cygara. Proszę, dajcie mi coś rzec, zanim mnie zabijecie. Witam, wędrowcy, jestem Tiber. Czy mogę zająć wam chwilkę czasu? Bardzo będę wdzięczny, jeśli zechcecie mnie posłuchać. Jeśli tylko mi tylko pomożecie. Co ci trapi, nieznajomy? Dziękuję. Widzicie, chodzi o mojego brata. Udaliśmy się do Kniei Otulisku, by oczyścić ten las z kolonii pająków. Co się tam zagnieździły? Wiem, że to brzmi głupio, ale brat znalazł miecz o nazwie Zguba Pająków. Miecz stworzono po to, by je zabijał. Myśleliśmy, że staniemy się sławni. Bohaterowie z Kniei Otulisku i takie tam. Ale brat jeszcze nie wrócił, a to już ponad tydzień. Proszę, udajcie się w te lasy i spróbujcie go odnaleźć. Matka się załamie, jeśli okaże się, że Helak nie żyje. Znajdziemy twojego brata, nie martw się. O tak, proszę, znajdź go szybko. Nazywa się Helak, bądźcie ostrożni. Jak jeszcze raz bigniesz na mnie tym paluchem, jeść, bić i kryć samicę. Oto cele prawdziwego barbarzyńcy. O właśnie, to jest to. I Bailando. Zawsze może być gorzej. Zdjęła pająka na hita. I co jeszcze? Nie popłacz, która zalegnie dziś obok mnie. Nie mogę zapisać gry, kiedy są takie czary rzucone. Chcesz skorzystać z moich wybitnych umiejętności aktorskich? Kiedyś, Rerusiek, tam wrócę do Brokena. Na razie nie chce mi się w to grać. Kwiatuszku, co ty nie raz udowodniłam, że jestem równie silna, co mężczyźni. Wykrzyk żadnych magicznych eksperymentów. No jeszcze Masambe nam utknął. Może warto by się wyspać, ale kurde, boję się, że mnie tutaj pająki zaatakują i się to źle skończy. Jeszcze gorzej będzie, jak Tiber zginie, to już w ogóle będzie tragedia. To będzie dużo takich pułapek. Nie wiem tylko, czy da się je rozbroić. Zajebiście. Dobrze, że wtedy się nie pojawiły te pająki. Już jakieś słabe te pająki. Na hita je bierzemy. Nie podoba mi się to. Za łatwo nam to wychodzi. Normalnie las pająków. Dobra, dżemnijmy się. Olbrzymi pająk jakiś. Z błogosławieństwem pana poranka. Kurczę, dużo ekspa tutaj dostajemy za nich. Dobra, jeszcze raz kimono. Zaraz poszli i nie dadzą. Jeszcze raz. Jest na mnie tym paluchem. No, nie udało się. Się z tego przejęcia. Która zalegnie dziś obok mnie? Będzie bolało. Pająk mieczowiec, ale szybki. Trzeba często zapisywać, będzie grę. Najwidoczniej niech będzie błogosławiony świt. Dobrze, że ja nie wszedłem w tę pułapkę, jak mi pierwszym nie wyczaił ten pająk. Bo by było ze mną źle. Dobra, nie pchajcie się tam, poczekajcie chwilę. Pana poranka. To jest dobry moment na przeczytanie dziennika. Gdzie ja znajdę tego druida. Nie mamy w ogóle czarodzieja. Zawsze nadchodzi nowy poranek. O, masz sloty. Rdząca chmura, rozmycie. Pańczyna, to jest ten czar, który teraz jesteśmy. Weźmy grozę. No musimy niestety poczekać. Jak jeszcze raz...
która zalegnie dziś obok mnie. Zobaczcie, jesteśmy koło wielkiego kokonu. Na pewno tam jest pająk. Może warto by się w końcu warto by w końcu wypić jakieś miksturki, które mamy. To tylko ona może? No to jakiś płaszcz. O! Jak będziemy niewidzialni, to nas nikt nie znajdzie. Super. Nie będzie można zrzucić na nas czaru. Czekaj. Weźmy to. Dobra. Ktoś coś ma jeszcze do obalenia? Nie, nie da się wypić tego wina. Słuchajcie, ty masz sporo flaszeczek. Otwórz pojemnik. Która ochrony przed magią też się przyda. Trzeba to wszystko wypić. No, pij to. Już nie wolno wychodzi to picie tych alkoholi. Wolno wychodzi to picie tych mikstur. Nie, no po co będziesz pił miksturę wybuchów, człowieku? Mikstura wolności, która ta działa po wypiciu, swoboda działania. Pijący staje się całkowicie odporny na działanie czarów i efektów ograniczających ruch. No to się może przydać. Coś jeszcze mamy tutaj? Kamiennego ciała. To jest dobra miksturka. Będziemy nieco twardsi. Tę miksturkę to polecałbym dać Masambę, bo on dobrze tutaj kosi tą swoją halabardą. On i tak ma dużo odporności, to jeszcze mu nie zaszkodzi, jak damy mu to. Dobra, quick save. Nie popłacz się z tego przejęcia. Wbijamy. Bić? Chcesz skorzystać zawsze z moich wybitnych umiejętności? Wykrzycz mi to w twarz. Honor jest podstawą moich działań. Jak jeszcze raz. Sława bywa taka. Nie popłacz się z tego przejęcia. Zaraz oślepi cię brzask poranka. Ała! Będzie bolało. Wielkie to. Niech będzie. Każdy popełnia błędy. No, powiem wam, że to była masakra. Zacząłem jeszcze raz, bo już normalnie mnie to ruszyło. Jest. Miejsce samic jest. Chcesz skorzystać z szacunku dla szkółki? Proszę, dajcie mi coś, zanim mnie zabijecie. Jakże ja powiem o tym matce. Byłem taki głupi. Powinien był cię powstrzymać. Co za strata. Możecie zatrzymać ten miecz. Jest chyba przeklęty, a nie zaklęty. Dziękuję za to, że przynieśliście ciało. Niewiele można było zdziałać. No i dobra. Super. Od razu pająki. Już dopiero co się pojawiłem tutaj. Właśnie.
właśnie, zajdźmy je może z drugiej strony. Różyczka nie trafi. Zacznijmy błogosławieństwo pana poranka. Jeść, bić i kryć samicę. Oto cenę. Jak jeszcze... Fuh! Gdzie? Czas zwinąć liście i zwięć. Uciekaj, jeśli potrafisz. Fuh! Gdzie? Niepokład, która zalegnie dziś obok mnie. Dobra. Słuchajcie, zrobimy, muszę pójść do ekwipunku. Muszę zrobić porządek w ekwipunku, nie mogę tak. Ja chcę by po prostu skakać, bo to wychodzi mi duży bałagan. Tak więc widzimy się za chwilę. Aktualizacja, moi drodzy, już jesteśmy w Kniejotolisko po porządkach w ekwipunku związanych z postaciami. I jesteśmy już w trzeciej lokacji tej Kniejotoliska. I tutaj zaczniemy dalsze poszukiwania druidów w cieniu. Zaraz oślepić. Zero litości. Jakiś Eldor tutaj stoi. Szlachetne panie, zacni panowie. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Eldor Kron. Przepraszam, jeżeli widać po mnie zmęczenie, ale musiałem uciekać. Padłem w pułapkę zostawioną przez gnoli. Łatwo sobie z nimi poradziłem, ale wolałem nie zaczynać z ich 6 koleżkami ogrami. Mam nadzieję, że się im wymknąłem. Czy ktoś ma ochotę na łyczek wspaniałej selguanckiej brandy? Rozpoznaję Eldota, lecz umiejętnie to skrywa. Och, jakże wybornie, to jeden z moich ulubionych trunków różyczki. Bardzo chętnie się z nim z tobą podzielę, piękna nieznajoma. Dobra, podaj ten trunek. Mam nadzieję, że smakuje wam ten napój. Lepszego nie znajdziecie. Pewnie się zdziwicie, czemu jestem tak hojny. Pewnie nie dlatego, że ma dobre serce, myślicie. Ale w pewnym sensie nie macie racji. Wyglądacie na takich, którzy chcą poprawić swoją sytuację w życiu. Mam propozycję, która mogłaby wam w tym pomóc. Widzicie? Jest taka dziewczyna, moja kochanka, która chciałaby uciec przed swoim ojcem, by zacząć nowe życie. Jej ojcem jest Entar Srebrna Tarcza, jeden z książąt Wrót Baldura. To oczywiście sprawia, że jej zamiary są trudniejsze do zrealizowania niż przeciętnej dziewczyny. Z waszą pomocą moglibyśmy pomóc jej uniknąć tyranii Entara. Oto mój plan. Ponieważ Entar i tak nas będzie ścigał, możemy najpierw wyciągnąć od niego niezłą sumkę, a potem pozwolić uciec naszej zdobyczy. W końcu robimy to wszystko dla dobra Ski. Nie musimy tego jednak robić od razu. Pomogę wam, dopóki nie zechcecie się udać do Wrót Baldura. Myślcie o tym, jak o przysłudze za przysługę. Dobra. Peach, ten bard właśnie proponuje nam udział w przestępstwie. Jako, że ślubowałem oddanie prawdzie i miłości, nie chcę brać w tym udziału. A jeśli przystaniesz na jego propozycję, nie odejdę tylko dlatego, aby w odpowiednim momencie móc zainterweniować. Nie ma zła ani dobra, jest tylko nuda i rozrywka. Och, kwiatuszku, to chyba uczciwa propozycja, nieprawdaż? Poza złotem możemy dodatkowo zażądać dużo kolorowych klejnotów. Ach, słodki zapach nielegalnych przychodów. Cieszę się, że nie tylko ja potrafię czerpać przyjemność z tej woni. Dobra, wiecie co? Weźmiemy go, dołączymy do drużyny i od razu go wywalimy. I usuń. Jesteście tacy... Wielka szkoda, uroczo spędzaliśmy wspólnie czas. Może kiedyś się jeszcze spotkamy, na pewno. Jestem gotów. Ileż tu niedźwiadków. Aha, no tak myślałem, że tak się to skończy. Dobra, jazda z nimi. O, stare, jakie one silne. Jestem gotów. Żeby to wypaczyć z takimi jak ty. Zaraz oślepię.
nazywa? Limardo. Nauczyłeś się ostatnio nowych zaklęć kapłańskich, więc możesz mnie wyleczyć. Bez problemu. Będąc w tej kniei, uważaj, co czynisz. Hej wy, zatrzymajcie się, bym mógł zamienić z wami słowo. Kim jesteś i czego do nas chcesz? Jestem Laskal, obrońca kniei Otulisko. Zanim się rozstaniemy, chciałbym zadać wam jedno pytanie. Mam wiadomość dla tych, co służą Żelaznemu Tronowi. Czy przypadkiem nie jesteście z tej organizacji? Nie mamy żadnych związków z tymi łajdakami. Jesteśmy zaciekłymi wrogami tronu. Wróg wroga jest moim przyjacielem. Może wcześniejsze pytanie było tylko próbą. Rad jestem także, że walczycie z tą organizacją, co wrzodem w obliczu tych lasów, od czasu, kiedy ponownie uruchomili starą kopalnię krasnoludów. Rad jestem, żem was spotkał. Weźcie to. Miejmy nadzieję, że wesprze was w walce z Żelaznym Tronem. Ich fort leży na wschodzie. Mikstura niewrażliwości dostaliśmy. Faldorn. Cywilizacja jest daleko stąd. Błyskawica uderzyła w niedźwiedzia czarnego. Stać. Ani kroku dalej. Chcę wiedzieć, co robicie w tej kniei. Mówcie prawdę, bo inaczej kwiatki na was wyrosną. Ścigamy tych, co plugawią te lasy. Naszą zwierzyną są bandyci. Cel szlachetny, który druidom cienia godzi się poprzeć. Powinniście jednak mieć eskortę, po to by choćby, żebyście nie narobili więcej złego niż dobrego. Proponuję, byście pomówili z Faldorn. Z chęcią pomoże wam wytępić tych, co zatruwają knieję na wschodzie. Idźcie i poszukajcie u niej pomocy. Aha, to kobitka jest. Jestem Faldorn. O. Szukam takich, co zechcą walczyć o świętość tej kniei. Źli ludzie bezczeszczą lasy ogniem i odpadkami, a wszystko po to, by zdobyć żelazo. Czy przyłączycie się do mnie? Wspólnie zniszczymy sługi Żelaznego Tronu. Chodźcie ze mną, znajduję się we forcie na wschodzie. Na zgniłego mackowca, bardzo mi przypominasz samicę z mojej puszczy. Oczywiście, że ci pomożemy. Pomożecie mi? Znajdźmy tych, co niszczą las. Szybko, czeka ich sroga kara. Musimy iść na wschód, do ich fortu. Dobra, i pyk, i wywalamy ją. Kurczę, ale tutaj nowych postaci. Natura jest wszystkim. Bardzo dobrze, ale nie zapomnijcie, czego was uczyłam, przyjaciele. Okażcie swą wściekłość każdemu, kto zagraża wielkiej matce. Tak, będzie ciekawe, zrobione. Czy bez tych bohaterów możemy rozwiązywać w ogóle te zadania. Nie wyglądacie na druidów cienia. Kim jesteście i co sprowadza was w te strony? Ty jesteś Mlefrog, prawda? Twoja przyjaciółka, Blanka, bardzo się o ciebie niepokoi. Podobno miałeś dla niej pozyskać składniki, które są niezbędne do przeprowadzenia ważnego druidzkiego rytuału. Zgadza się, pozyskałem składniki, ale zatrzymały mnie tu inne sprawy. Zupełnie przypadkiem trafiłem na trop bandytów, którzy zabijają lokalne zwierzęta. Oddałbym wam wszystkie znalezione składniki, ale nie ufam wam. Jeśli zgodzicie się pomóc mi w rozprawieniu się z tymi podłymi bandytami, to będę wiedział, że mogę wam zaufać. Co wy na to? Oczywiście, że ci pomożemy. Zaprowadź nas do nich. Najwyższa pora, aby ci drani zapłacili za wszystkie krzywdy, które wyrządzili tym biednym zwierzętom.
Prepare to fight. Zaraz będzie bitka. O, chyba mamy czarodzieja. Pierwsze co, to jedziemy czarodziejów. O kurde, z Baldur's Gate'a, tego nowego, o Boże, z tronu Bala. Dostrzegasz, że Welflorok jest wyraźnie zmieszany. Zdaje się, że nie spodziewał się tego, iż bandyci będą tak dobrze wyposażeni. Ze strachem w oczach spogląda w twoją stronę. Zdecyduj się Nie, Melfrog, nie panikuj, poradzimy sobie z nimi. Z natury nikogo się nie boją. Wykrzycz mi to w twarz. Niech będzie błogosławiony. Zacznijmy jego matkowca. Bo na razie ze strzałami. Pomoc jest podstawą moich działań. Jestem gotów. Chcesz skorzystać z moich wybitnych umiejętności aktorskich. Poznaj z nim. Ale słabiaki z nich. Ale tam praktycznie sobie sama byś z nimi poradziła. Doskonale, zło zostało unicestwione. Dziękuję za pomoc. Bez was na pewno nie zdołabym ich pokonać. Mam tu jeszcze kilka spraw do załatwiania, zatem proszę, abyście to przekazali Blance. Składniki, które zdołałem dla niej pozyskać. Wszystkie z nich znajdują się w woreczku. Oto on. No i elegancko, o i level wpadł. Tak, z łatwością. Zbroja płytowa. Kolejny miecz długi plus jeden. Podobno małe drzewa mają najgłębsze korzenie. Hej, mamy też zwierzaczki do dyspozycji, ekstra. Sława bywa taka na nią. Moja sakiewka jest już pełna. I co jeszcze? Sporo tutaj ciekawych broni. Zobaczmy, co to jest za Morgenstern. Nie kojarzę go w ogóle. Tak, to tak jak podejrzewałem. Miecz długi plus jeden. Strzała plus dwa. Wiecie, ja miałem chyba wszystkie strzały, tak. Dobra, ty już nie masz żadnych. A, ty nie mogłaś w ogóle tego sprawdzać. Sejmitar mamy jakiś zaczarowany. Morgenstern plus jeden. Zwykły Morgenstern, okej. Okay. Rękawice, bransolety. Bransolety ochrony KP7. To możesz sobie założyć, bo ty nie masz żadnego defa na sobie. O, super. Zobaczcie, klasa pancerza 2 bez użycia zbroi. Bo ona jako bard może nosić zbroję, ale nie może z tego. O, klasa pancerza plus 3 przeciw broniom siecznym. Super. Już jesteś laska mocna. Dobra, możesz się nauczyć jakichś ich zaklęć? Nie możesz się nauczyć żadnych zaklęć. Dobra, wrzucimy to tutaj. Nie wiem, po co ta grupowa infrazja. Dla mnie to są takie czary niektóre zbędne. Z tego nie korzystałem. I tak nie czarujesz, więcej tutaj identyfikujesz. Weźmiemy ci, zrobimy, damy ten następny level. Pokaż czegoś się, żeś nauczyła. O, super. O, ognistą kulę mamy. Zawaliście. Dobra, i tego trzeba jeszcze. O, alabarda, racep mojowy Morgenstern. I walki mieczem i tarczą. Czekajcie, bo on też korzysta z długiego łuku, to niech ma długi łuk. Jestem gotów. No i dobra. Ja też jestem gotów, mogę już iść dalej. Dodam jeszcze aletrze, to bo mamy znowu miecz długi. Bez problemu.
No, tak? Zostawiłem jednego ziomeczka. Gdzie on jest w ogóle wywlókł? Aha, w prawą stronę. Gdzieś tutaj powinna być ta kopalnia. Ta nie zasługujesz na dar życia. Ciekawe, ile czasu będą nam towarzyszyć te zwierzęta. Jestem gotów z łatwością. Wilk cienia nawet jest, kurde. Doszliśmy do krawędzi mapy, czekajcie. Czy mogę na górę wejść gdzieś? No nie gadajcie, że musiałbym się tam wracać. Zaraz zobaczę. O, wiwerny. A teraz północ, dalej przyjaciele. Nie ma tu nic do oglądania, tylko pokorny leśny grotołas. Dziwne to spotkanie na miejscu leśnika. Nie obawiasz się tych małych wiwern za tobą? Nie znacie po prostu zawiłości lasu ani leśnych zależności. Te stworzenia są łagodne i ryzyko się opłaca. Nawet najmroczniejsze jaskinie mogą być interesującym doświadczeniem dla leśnika, który wie jak sobie radzić. Cóż, podziemne drzewa mogą się okazać najlepszym materiałem do rzeźbienia egzotycznych rzeczy. Podziemne drzewa? Czy na pewno wiesz o czym gadasz? Niewątpliwie. Czy dałem wam jakiś powód do zwątpienia we mnie? Oczywiście, że nie. Wszystko jest tak, jak być powinno. Nie ma niczego niewłaściwego we mnie, ani w moich w tych wiwernach. Czyżbyście coś sugerowali? Nie, zupełnie nic. Już sobie idziemy. Szkoda, że nie podwzięliście tej decyzji przed wejściem do tej samotni. Wasza dociekliwość każe mi przypuszczać, że nie wierzycie w to, co mam do sobie dopowiedziałem. A nie mogę pozwolić, byście stąd odeszli i wszędzie gadali na mój temat. Nie mogę dopuścić też do dalszych przerw w pracy. I tak, włażąc tu, przeszkodziliście tresurze. Jeśli mam skłonić te bestie, by służyły mi w kopalniach, będę musiał uśmierzyć ich gniew mięsem, a wy mi go dostarczycie. Tak, będzie zrobione. Ziewał. Na koniec. Jest bez problemu. Będzie zrobione. Będzie zrobione. No, to chyba ty. Chyba o tych wiwernach. A czekajcie, było tam głowy wiwern? Nie mamy głowy wiwerny. Zaraz zobaczymy. O, zniknęły. Tak, bez problemu. Małe te wiwerny musiały być. Bez problemu. Myślałem, że to jest quest zaliczony od tego. Tylko rana. Dobra, czekajcie, tu jest jaskinia, to jest domek na drzewie. A my mamy się udać na wschód. Wschód jest z prawej strony, czyli teoretycznie tam w rogu powinno być przejście. Zaraz zobaczymy. Bo my przeszliśmy stąd. Ale jeszcze tutaj mam do odkrycia, ale przecież by tak kopalnia nie była blisko druidów cienia.